rośliny potrafią bronić się same. Na początek może kilka słów na temat owadów, które są zagrożeniem dla roślin. Owady są najliczniejszą grupą wśród stawonogów. Opisano ich, szacuje się, że opisano ich około 1 000 000 gatunków. Niektórzy twierdzą, że zdecydowanie więcej. Natomiast przypuszcza się, że tych gatunków owadów może być od 2 do 30 milionów. A więc zdecydowanie stanowią one 95% wszystkich zwierząt występujących na naszej planecie. Zadano sobie trud, aby policzyć, ile sztuk owadów może znajdować się na naszej planecie i oceniono, że to jest około 1 tryliona. A więc szacunkowo na każdego mieszkańca przypada około 100-150 milionów owadów. Czy inaczej 300 kg owadów na 1 kg masy ciała każdego człowieka, albo około 1 tony owadów na jednostkę powierzchni, jaką jest hektar. Wszyscy znamy mszyce. Mszyce są wszędobylskie, atakują wiele roślin. W czasie wegetacji mszyce są żyworodne. I samice rodzą żywe samice. Załóżmy, że mamy 210-dniowy okres wegetacji. Nie ma śmiertelności wśród mszyc. To z jednej mszycy po 210 dniach mielibyśmy 10 do 24, 1 kwadrylion 560 tryliardów mszyc. To liczba oczywiście każdemu prawdopodobnie obca. Natomiast byłoby to tyle mszyc, że byłyby w stanie pokryć 10-centymetrową warstwą całą naszą planetę. Oczywiście mamy śmiertelność, mamy środki ochrony roślin, wrogów naturalnych, dzięki temu te mszyce nie są tak wszędobylskie. Jeżeli chodzi o 3 najgroźniejsze szkodniki w skali świata, miejsce trzecie prawdopodobnie zajmuje szarańcza, która jest w stanie pokryć powierzchnię około 1000 km kwadratowych, gdzie na 1 km kwadratowy przypada 80 milionów osobników. Niszczą wszystko na swojej drodze. Także wielkie połacie upraw w Afryce mogą być kompletnie zniszczone w takim przypadku, gdy szarańcza przemieszcza się z miejsca na miejsce. Numerem drugim prawdopodobnie jest komar wysysający krew, chociażby naszą krew. No, komary, a właściwie komarzyce, dotyczy to głównie samic, przenoszą malarię, także lejszmaniozę trzewną, czy też gorączkę doliny Riftu, a więc różne groźne dla nas choroby. Malaria zbiera olbrzymie żniwo każdego roku, jeżeli chodzi o zgony nią spowodowane. Co ciekawe, prawdopodobnie najbardziej szkodliwym dla nas, dla ludzi, owadem jest zwykła mucha domowa. Przenosi ona bowiem glizdy jelitowe, różne inne jaja, jest wektorem wielu, wielu różnych chorób. Nie ma szacunkowych danych, które mówią o tym, ile ludzi umiera każdego roku w skali świata w wyniku zarażenia przez chociażby te glizdy jelitowe, ale z całą pewnością szacuje się, że jest to więcej niż w porównaniu do aktywności komarów, które przenoszą malarię. Kilka pozytywnych informacji dotyczących owadów, no mogą stanowić one źródło pokarmu, źródło energii, gdzie obniżają cholesterol, są źródłem protein. Oczywiście zjadanie tych owadów powoduje to, że jest ich mniej na świecie. No i obniża się ilość środków ochrony roślin wprowadzanych do środowiska. Według FAO 1400 gatunków owadów jest zjadanych w 90 krajach na całym świecie.
Bo ciężko, myślę, wyobrazić sobie zjadanie tych larw, które znajdują się na jakimś patyku, za chwilę trafią do gotującej się wody i zostaną spożyte poza tą brązową częścią, czyli puszką głowową, która jest głównie chitynowa i niestrawna dla naszych organizmów. Inny przykład to smażone osy, czy też gotowane larwy owadów. Smażone osy, muszę powiedzieć, całkiem smaczne, smakują jak smażony boczek. Rola lotnych związków organicznych w obronie roślin. Lotne związki organiczne, polatej organic compounds, jest to grupa związków, która wykazuje następujące cechy. Z łatwością przechodzą one w postać pary lub gazu. Ich temperatura wrzenia mieści się w zakresie 50-250 stopni Celsjusza. Najbardziej typowymi związkami są tak zwane GLV, czyli lotne związki organiczne zielonego liścia. Przykładami może być octan 1-heksylu, czy też octan 1-heksanylu, Z3-heksanal, które to związki są obecne prawie w każdej zielonej roślinie. Rośliny wydzielają ich mniejsze bądź też większe ilości, w zależności od tego, czy są w dobrej, czy w złej kondycji. Rodziny zdrowe również potrafią wydzielać małe ilości tychże związków, natomiast atakowane przez owady czy inne czynniki biotyczne wydzielają tych związków znacznie większe ilości. Inną grupą związków są terpenoidy, jak na przykład linalol, osimen czy betafarnezan, z którymi wiąże się bardzo duże nadzieje, jeżeli chodzi o wykorzystanie ich w walce właśnie z owadami. Inna grupa to atraktanty dla owadów zapylających, czego przykładem może być aldehyd liliowy czy veratrol. Rośliny perfumują swoje płatki po to, by przywabić owady, aby miał miejsce proces zapylenia. Jak wygląda proces uszkodzenia, czy też w efekcie produkcji lotnych związków organicznych? Otóż część z nich produkowana jest w plastydach. Jest to tak zwany szlak fosforanu metylerytritolu, w efekcie czego produkowane są monoterpeny, jak na przykład osimen czy linalol. Druga grupa związków produkowana jest w cytosolu, to jest szlak mewalonianowy, w wyniku którego powstają sesquiterpeny jak farnezan czy kariofilen. To jest prawdopodobnie najważniejszy szlak metaboliczny, jeżeli chodzi o produkcję lotnych związków organicznych, szlak oktadekanoidowy, gdzie od uszkodzonego liścia poprzez plastydy, peroksyzom dochodzimy do jądra, w efekcie czego mamy do czynienia z obroną bezpośrednią bądź też pośrednią. Obrona bezpośrednia to odstraszanie agresora, pośrednia zaproszenie wroga naturalnego agresora przez roślinę. Mamy typowy rytm dobowy rośliny światłolubnej, która została zaatakowana przez owady. N oznacza noc, D oznacza dzień. Widzimy tutaj kilka związków, które są produkowane w ciągu dnia, ponieważ jest to roślina światłolubna, gdzie w efekcie żerowania jakiegoś owada w dniu trzecim ta reakcja w produkcji lotnych związków była największa. Największy pik dotyczył osimenu. Kto odbiera lotne związki organiczne? Otóż no, odbierają te związki ludzie, owady, ale także inne rośliny. Tutaj mamy przykład, gdzie owad, przelatując nad rośliną żywicielską, wyczuwa sygnały wydzielane przez tę roślinę, ląduje, aby żerować na tej roślinie. Wtedy mamy kilka możliwości. No, albo wyląduje na tej roślinie i zaczyna żerowanie, albo nie trafi na tą roślinę w wyniku, no, dajmy na to, turbulencji podczas podejścia do lądowania.
w ten czas wzbija się w powietrze i ponownie poszukuje tego sygnału. Gdy otrzymuje ten sygnał, znowu ląduje na danej roślinie. Roślinny system obronny przeciwko roślinożercom składa się z szeregu adaptacji mających na celu poprawę ich przeżywalności i reprodukcyjności w środowisku. Sygnały chemiczne dla wrogów naturalnych roślinożerców oraz sygnały chemiczne wpływające na zachowanie roślinożercy. To są dwa główne zadania. Trzy grupy lotnych związków organicznych to są terpeny, terpenoidy, pochodne benzenu, pochodne kwasów tłuszczowych. Działają one jako repelenty, więc ich zasadnicza funkcja to jest odstraszanie, ale pełnią również funkcję atraktantów, działając na dalekiej odległości, na przykład na ćmy lub z bliska, na przykład działając na pszczoły. Jest przykład dwóch roślin, z których ta po lewej jest uszkadzana przez roślinożerce, po prawej stronie przez patogeny grzybowe. Widzimy tutaj, że wydzielany jest zetiasmon, który jest odpowiedzialny za przekazanie informacji do całej rośliny. Nawet gdy jeden liść uległ zniszczeniu, czy jest atakowany przez owady, cała roślina zaczyna się bronić. Cała roślina produkuje lotne związki organiczne, szczególnie zdrowe części roślin, głównie liście, po to, żeby odstraszyć tego agresora. Co ciekawe, sygnały przekazywane są również do roślin sąsiednich, zdrowych, które jeszcze nie zostały zaatakowane przez agresora. Rośliny zdrowe, sąsiednie, odbierają te sygnały i same produkują lotne związki organiczne. Im mniejszy jest dystans między rośliną zaatakowaną a rośliną zdrową, tym ta produkcja u rośliny zdrowej jest większa. Sygnały te od roślin chorych odbierane są przez rośliny tego samego gatunku, ale również, co widać po prawej stronie slajdu, przez rośliny innych gatunków. One również zaczynają produkcję tychże związków, zanim zostaną zaatakowane. Jest to tak zwane zjawisko primingu, czyli przygotowanie do obrony, zanim nastąpił atak. Przykład wolicytyny, która jest wydzielana przez owady i która wystarcza po to, by indukować reakcję obronną rośliny. Nie tylko sam owad musi zjadać roślinę, ale wystarczy, że jego ślina wejdzie w kontakt z powierzchnią liścia, a roślina zaczyna się bronić. Emituje lotne związki organiczne, które mają odstraszyć agresora, ale również zaprosić potencjalnych wrogów naturalnych tego agresora. Rośliny atakowane przez roślinożerne owady emitują lotne związki, które odstraszają właśnie tego agresora. Takim przykładem mogą być rośliny tytoniu, które występują w zachodniej części stanu Utah, w Stanach Zjednoczonych, gdzie gąsienice mandukta, czy owady dorosłe, są w 90% odstraszane od tej rośliny poprzez produkcję repelentów oraz poprzez produkcję związków, które zapraszają wrogów naturalnych tego agresora. Terpeny wydzierane przez rośliny kukurydzy przywabiają wrogów naturalnych. To wiemy z poprzednich slajdów. Jednakże również nicienie potrafią atakować larwy w glebie, które to nicienie są przywabiane przez korzenie roślin kukurydzy, które wydzielają lotne związki, czy też inne związki, zapraszające właśnie te entomopatogeniczne nicienie, które atakują szkodliwe larwy. Jednym z urządzeń stosowanych do obserwacji zachowań owadów w kontekście lotnych związków organicznych jest tak zwany Transfer Locomotion Compensator, czyli sfera przypominająca binokular, z tą różnicą, że mamy tutaj do czynienia
z kulą, na którą nakładamy owada. Który to owad porusza się, no wiadomo, po tej sferze. Jest on obserwowany przez kamerę, która wysyła sygnały do specjalnego portu, który to z kolei wysyła sygnały powrotne, obracając tą kulę w stronę przeciwną do wędrówki owadów. Dodatkowym wyposażeniem jest tutaj urządzenie służące do dostarczania nawilżonego, oczyszczonego powietrza do tuby, gdzie również dostarczany jest testowany związek i razem ta mieszanina trafia bezpośrednio do czułków owada, które są odpowiedzialne za kontakt ze środowiskiem. Mamy tutaj przykład dwóch roślin, z kukurydzy oraz szpinaku i larw omacnicy prosowianki L1, które są przywabiane do zapachów wydzielanych przez kukurydzę, a odstraszane od zapachów wydzielanych przez roślinę szpinaku. Te niebieskie strzałki sugerują kierunek przepływu dostarczonego powietrza. Więc widzimy, że w przypadku kukurydzy larwy wędrowały w stronę źródła uwalnianego związku mieszaniny, a w przypadku szpinaku wędrowały dokładnie w stronę przeciwną. Jeżeli chodzi o kontrolę, one wędrowały po okręgu, jak gdyby cały czas poszukując sygnału. Kontrola było to tylko czyste i nawilżone powietrze bez testowanego związku. Tutaj mamy obraz ilustrujący zachowanie owadów w odniesieniu do różnych częstotliwości dostarczania powietrza. Mamy tutaj tak zwane frekwencje, czyli częstotliwość dostarczania powietrza w czasie. Jedna sekunda przerwy, dwie sekundy przerwy i tak dalej, aż do ciągłego dostarczania powietrza. W kombinacjach 3 do 1, 1 do 1, 1 do 3, co oznacza trzy części czystego powietrza, jedną część powietrza z testowanym związkiem. 1 do 1, to jest 40 ml czystego powietrza i 40 ml z testowanym związkiem oraz 1 do 3, gdzie największa była ilość dostarczanego związku. Widzimy, że w przypadku kukurydzy larwy omacnicy prosowianki były przywabiane do tej kukurydzy, ale do pewnego momentu, w przypadku 1 do 1, 1 do 3, gdzie liczba tych molekuł była zbyt duża. I w ten czas ta reakcja była dokładnie odwrotna. Ten związek testowany przy dużej ilości dostarczonego powietrza okazał się repelentem. W przypadku szpinaku od samego początku, z wyjątkiem tej częstotliwości jednej sekundy, owady wędrowały w stronę przeciwną do kierunku przepływu powietrza. Ciekawym przykładem są rośliny henopodiace, z których część produkuje tak zwane fitoekdysteroidy, czyli analogi hormonów wylinkowych u owadów, oraz jednocześnie produkuje lotne związki organiczne. To jest tych pięć pierwszych slajdów, z wyjątkiem Henopodium botrys, czyli rośliny używają podwójnego systemu ostrzegawczego. Pierwszy, lotne związki organiczne informujące owada, nie ląduj na mnie, bo gdy to zrobisz, możesz mieć pewne problemy. Drugi, fitoekdysteroidy, czyli analogi hormonów wylinkowych, które bezpośrednio ingerują w rozwój owadów. Henopodium botrys jest taką sprytną rośliną, ponieważ ona udaje, że jest niebezpieczna, produkuje duże ilości lotnych związków organicznych, natomiast nie produkuje fitoekdysteroidów. Tak samo jak w świecie owadów, żółte, czarne pasy kojarzą się nie tylko nam, ale owadom z czymś niebezpiecznym. Z tym, że jest to owad, który posiada żądło. W związku z tym może zabić, ale są również owady, które posiadają żółto-czarne pasy, ale nie mają tego żądła. One również udają, że są niebezpieczne, choć tak właściwie nie są niebezpieczne. Inna grupa roślin to te, które
nie produkują ani fytoendosteroidów, ani lotnych związków organicznych. Prawdopodobnie postawiły na inne mechanizmy obronne i nie stosują tej strategii w odstraszaniu owadów. Kilka przykładów dotyczących pojedynczych komponentów, które wpływają na zachowanie owadów. To jest akurat przykład ździeblarza, gdzie testowano rośliny pszenicy, które produkują 1 nanogram octanu Z3-heksanylu w ciągu jednej minuty. Testowaniu poddano syntetyczne komponenty w ilości 0,8, 1,2 nanogramy na minutę oraz 100 nanogramów na minutę. Co się okazało? W odniesieniu do samic te trzy koncentracje, czyli 0,8, 1,2, okazały się być silnymi atraktantami dla samic ździeblarza, gdzie 100 nanogramów odstraszało samice od źródła uwalnianego związku. W odniesieniu do samców, jak widzimy, nie były one w ogóle zainteresowane lotnymi związkami organicznymi. Inny przykład to Z-Ocimen, gdzie ilość produkowana przez pszenicę odmiany McNeil, o ile pamiętam, to jest 5 pikogramów w ciągu jednej minuty. Natomiast zdecydowanie większa koncentracja, większe stężenie było atrakcyjne również tylko dla samic tego ździeblarza pszenicznego. Samce były niezainteresowane tym związkiem. Kolejny przykład to Z3-heksanol. Ilość produkowana przez rośliny 0,01 nanograma na minutę, 10 pikogramów. Koncentracja atrakcyjna dla samic zdecydowanie wyższa. Ponownie samce nie wykazały zainteresowania tym związkiem. Jeszcze inny przykład, gdzie ani samice, ani samce nie były zainteresowane testowanym komponentem, czyli związkiem, który nazywa się E2-heksanal. Wiemy, że rośliny perfumują swoje kwiaty, mówię głównie o roślinach owadopylnych, po to, by zaprosić owady, mówiąc kosztuj mojego słodkiego nektaru, a jednocześnie oczywiście rośliny będą miały z tego zdecydowanie inną korzyść. Jeżeli chodzi o zapylacze, mamy tutaj latające ssaki, owady, ptaki, natomiast z owadów głównie są to 4 rzędy, a więc błonkówki, muchówki, motyle oraz chrząszcze. Ciekawą rzeczą jest kojarzenie zapachu. Owad, który przelatywał nad daną rośliną, wyczuł jej zapach, wylądował, znalazł tam pokarm. Owad zapamięta, skojarzy sygnał chemiczny z tym, że jest tam dostępny pokarm. Więc następnym razem, przelatując nad taką rośliną, przypomni sobie jak gdyby, że może tam skorzystać z darmowego posiłku. Podobnie jest z kopulacją. Jeżeli owad przelatuje nad rośliną, gdzie spotka, czy samiec spotka swoją partnerkę, uprzednio wyczuwając zapach, to następnym razem również ten zapach skojarzy właśnie z procesem kopulacji. Zatem owady mają zdolność zapamiętywania sygnałów chemicznych. Dziękuję bardzo za uwagę.